Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. W 1994 roku do sprzedaży trafiła jedna z najpopularniejszych konsol w historii. Kultowe PlayStation japońskiego Sony. Jej pamiętne czarne dyski i wprowadzenie całego pokolenia graczy w trzeci wymiar gier wideo zapewniły jej miejsce w nostalgicznych wspomnieniach fanów wychowujących się w latach 90. W Polsce cieszyła się również wielgachną popularnością z mniej chlubnego powodu – piractwa na gigantyczną skalę. Odpowiednio spreparowana konsola mogła odpalać gry nagrane każdą domową nagrywarką płyt, które powoli pojawiały się w komputerach pececiarzy. Na czym polegały antypirackie zabezpieczenia Sony i w jaki sposób maleńki chip pozwolił na ich całkowite obejście? O tym w dzisiejszym materiale. Sony, umieszczając w swoim nowatorskim PlayStation napęd CD, wiedziało, że sporo ryzykuje. Nośnik wybrany do przechowywania gier był wyjątkowo prosty w duplikacji. Niełatwo skopiować składający się z wielu elementów kartridż używany chociażby w Super Nintendo, ale dyskietka, kaseta czy płyta to medium łatwe do zgrania domowymi metodami. Aby uniemożliwić duplikację kompaktów, firma wprowadziła więc specjalne zabezpieczenie do swoich dysków. Informację kontrolną, której nie da się skopiować standardową nagrywarką. Blokada ta była genialnie prosta i złożona zarazem. Każdy wypalony dysk CD przypomina w pewnym sensie płytę winylową. Dane zapisywane są na nim w formie jednej ciągłej spirali ciągnącej się od środka dysku aż po jej krawędź. Spirala ta jednak nie jest idealnie okrągła. W rzeczywistości wije się jak wąż z określoną częstotliwością, co jest punktem odniesienia dla napędu, umożliwiając mu utrzymanie stałej prędkości liniowej przy zapisie i odczycie. W przypadku płyt CDR, czyli pustych dysków, które można nagrać w domu, ta niewidoczna gołym okiem pofalowana spirala jest już gotowym wgłębieniem, by napęd potrafił prawidłowo skalibrować się z nośnikiem. Laser wypalał informacje w takiej gotowej ścieżce. Dodatkowo sam początek płyty CDR był fabrycznie wypełniony tzw. danymi ATIP, zawierającymi informację dla nagrywarki. Dane o pojemności płyty, jej typie czy wspieranych prędkościach zapisu. Sony wykorzystało tę cechę, by uniemożliwić duplikację swoich płyt. Ich dyski zawierały niestandardową sekcję ATIP. Ta część spirali miała niecodzienny kształt, którego nie da się zduplikować domowymi narzędziami. Fragment ten nie zawierał żadnych danych, ale odczytywany przez napęd generował błędy odczytu ścieżki. Za każdym razem, gdy laser wypadał z niestandardowego węża, ustawiał wartość błędu śledzenia na 1. Gdy wracał na ścieżkę, wartość zmieniała się na 0. PlayStation zaprogramowane było w taki sposób, by po włożeniu płyty do napędu nasłuchiwać tych błędów odczytu w poszukiwaniu bardzo konkretnego wzorca. Geniusz tego rozwiązania polegał na tym, że na oficjalnych płytach Sony zera i jedynki błędów układały się w konkretną wiadomość w systemie binarnym. Skonwertowane do formy liter, amerykańskie płyty generowały w ten sposób litery SCEA, japońskie SCEI, a europejskie SCEE. Jeżeli przy uruchomieniu dysku płyta nie generowała predefiniowanego wzorca błędów, wiadomo było, że nie jest oryginalna i konsola odmawiała jej odpalenia. Płyty wypalone w domu nie generowały błędów wcale, a uszkodzone dyski generujące błędy nie miały szans, by przypadkiem wygenerować je akurat w tym konkretnym wzorcu i akurat w wymaganym miejscu krążka. W ten sam sposób działała blokada regionalna. Europejska konsola przyjmowała jedynie wzorzec układający się w litery SCEE i nie odpalała gier generujących SCEA ani SCEI. Oczywiście sytuacja wyglądała bliźniaczo w pozostałych regionach. Tak Sony mogło upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, blokując piratów oraz gry z innych rejonów planety.
Co ciekawe, wbrew plotkom, zabezpieczenia PlayStation nie mają nic wspólnego z kolorem płyt. Czarne, srebrne czy złote krążki nie różnią się dla konsoli w żaden sposób. Czy teoretycznie dałoby się wytworzyć płytę, która oszuka konsolę i pozwoli odpalić piraty? Nic nie stoi na przeszkodzie, choć główną barierą jest tu koszt operacji i bardzo drogie specjalistyczne systemy tłoczące, które mogłyby podrobić efekt. Było to więc zwyczajnie nieopłacalne. Piraci znaleźli więc inny, dużo prostszy i tańszy sposób. O, takie maleństwo. Oto ModChip, który rzekomo narodził się gdzieś w Hongkongu w 1996 roku. PlayStation opierało się nielegalnemu oprogramowaniu przez ponad rok, póki ktoś w dalekiej Azji nie rozgryzł formatu zabezpieczeń Sony i nie znalazł nieszablonowego rozwiązania. Jego maleńki moduł wlutowywało się prosto w konsolę do układu odpowiedzialnego za odczyt danych z płyty CD. Zadanie tego kawałka krzemu było śmiesznie proste. Wstrzykiwało ono w pętli odpowiednio spreparowane frazy SCEA, SCEI i SCEE do strumienia informacji kontrolnych dochodzących z napędu. To wystarczyło, by oszukać urządzenie i pozwolić na uruchomienie gier z dowolnego regionu, a nawet tytułów pirackich. Początkowo modyfikacja ta, sprzedawana tylko przez autora, była bardzo droga, ale niedługo później internetowy altruista o pseudonimie Old Crow zbadał sposób działania chipu i opublikował schematy za darmo w sieci, co umożliwiło szybkie pojawienie się dużo tańszych alternatyw. To on też wymyślił termin ModChip używany dla opisywania sprzętowych przeróbek. Oczywiście Sony i producenci gier ekspresowo zareagowali, tworząc nową formę zabezpieczeń potrafiącą wykrywać ModChipy. Ponieważ prymitywny układ powtarzał w kółko te same frazy, bardzo łatwo zaprogramować było funkcję sprawdzającą, czy w konsoli zainstalowany został ModChip. Jeśli z napędu CD dobiegały hasła dostępowe, gdy nie powinno ich tam być, mieliśmy pewność, że system jest zmodyfikowany, a nowsze gry przestawały się odpalać. Rozpoczęła się więc wojna na linii producenci i hakerzy. W odpowiedzi na nowe blokady pojawiały się również nowe wersje modyfikacji, które aktywowały się jedynie w momencie startu gry i dezaktywowały, gdy nie były już potrzebne. Użytkownikom starych wersji chipów hakerzy oferowali też zmodyfikowane wersje gier, z których usuwano funkcję sprawdzającą istnienie modów. Nie był to natomiast jedyny sposób na złamanie konsoli. Niedługo potem znaleziono metodę na oszukanie PlayStation poprzez użycie specjalnego kartridża wpinanego do portu szeregowego urządzenia. Dawał on pełną kontrolę nad działaniem konsoli, całkowicie omijając sekwencję startową, a co gorsza, nie było prostego sposobu na jego zablokowanie. Stąd też Sony podjęło drastyczny krok całkowitego usunięcia gniazda z późniejszych modeli urządzenia. Firmy, które miały na to budżet, produkowały też drogie specjalne płyty kompaktowe, które zawierały prawidłowe dane i odpalały się na niemodyfikowanych systemach. Te wykorzystywały prostą lukę w obsłudze gier wielopłytowych. Krążek taki udawał grę wielopłytową i prosił użytkownika o zmianę płyty. Wtedy można było go podmienić z dowolną piracką bądź importowaną grą, bo PlayStation nie sprawdzało legalności krążka po jego podmianie. Było to jednak rozwiązanie, które pojawiło się dość późno z uwagi na koszt produkcji takich płyt, obawę o reakcję Sony, które nie bało się rzucać pozwami, no i oczywiście czasu, jaki potrzebny był, by opracować tę metodę. Ciekawą mutacją ModChipa był też wariant antypiracki. Moduł, który nie pozwalał na odpalanie nielegalnych gier, ale umożliwiał uruchamianie płyt z dowolnego regionu. Ten sprzedawany był często przez sklepy, które bały się oskarżenia o propagowanie piractwa. Łamanie blokad regionalnych dla legalnie zakupionych gier nie było tematem tak drażliwym. Działał tak jak klasyczny chip, ale zamiast wstrzykiwać do strumienia danych cały klucz potrzebny do uruchomienia gry, nasłuchiwał jedynie nadciągającej wiązki SCE i podmieniał ostatni znak na literę odpowiedniego dla konsoli regionu. Ponieważ pirackie gry nie wysyłały żadnego klucza, nie odpalały się. Pojedynek między Sony a hakerami trwał przez cały okres życia konsoli. Firma nieustannie szukała sposobów na blokowanie modyfikacji. Na przykład niektóre ModChipy korzystały z wewnętrznego taktowania procesora konsoli, by wstrzyknąć klucz w odpowiednim momencie cyklu startowego.
Sony zmieniło delikatnie tę wartość w nowszych modelach, by rozstroić układ i uczynić go bezużytecznym. Takie zabiegi zmuszały modelów do ciągłego prześcigania się z japońskimi inżynierami. Ostatecznie fani kopii zapasowych wyszli z tej batalii zwycięsko, a nielegalne oprogramowanie i możliwość odpalania importów rozlała się niepowstrzymaną falą po całym świecie. Efekty tej historii i jej wpływ na popularność konsoli znamy oczywiście wszyscy.